around. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. Nie masz co robić? Czemu się bawisz światłem? Zaraz ta żarówka się przepali. Cześć. Bawię się. Znaczy chyba. Znaczy nie wiem. Oj, ty to naprawdę masz już brak zajęć. Rozumiem, że nie jedziemy w tym roku na wakacje, ale to nie znaczy, że masz się bawić światłem. Ile książek już przeczytałaś? Te wakacje z 3? No, ja nie mam co robić. Ja przeczytałam... Już kończę chyba czwartą książkę, nie wiem. W pokoju codziennie sprzątam, chociaż nie mam co. Przemeblowanie zrobiłam, szafę całą posprzątałam, chociaż nie wiem, co by mnie stąpiło, że posprzątałam szafę o 6 rano. Na dwór nawet wyjść nie mogę, mamo. No bo patrz, jaka pogoda, codziennie. Mimo, że ciepło, no to i tak potem słońce zachodzi i co? Jeszcze też pada z burzą. No i nawet pokąpać się w basenie nie można. Ojeju, no widzisz, grałam na pianinie, wszystko robiłam. Na telefonie, na komputerze, czytałam książki, ja zarałem w ogóle. Nie wiem. No dobra, ja pójdę porozmawiać z tatą, może coś wymyślimy, może jakiś wyjazd, ale teraz jest coraz więcej tych zarażeń. Boimy się o Nelę, o ciebie. Nie wiem, czy wyjazd to będzie dobry pomysł. Pójdę do taty. Porozmawiam z nim, może coś wymyślimy. Dzisiaj już też nie ma się czym bawić. Zobacz, nawet kredki wyciąga. A kredkami się nie wolno bawić, bo to niebezpieczne. Nie wolno? Mama nie każe kredkami się bawić? Mamo, mamo, jeszcze te dwie kredeczki tylko wezmę, to położę, bo Nikola nie posprzątała i w ogóle to zobacz, jak one latają. Opad zamknęłam, już nie będę, bo dobra, otworzę. Poszła mama? A w sumie i tak mnie nie rozumiesz. No bo ja bym chętnie posprzątała te kredki, ale one mówią do mnie, wiesz, że mam je tutaj położyć, bo Nikola lubi te kredki na tym dywaniku. O, w ogóle wszystkie jej wysypię. I ona w ogóle, Nikola powiedziała, że lubi sprzątać te kredki później po mnie. To ona uwielbia to robić. Wiesz, mamo? No. I tak często wszędzie to rozwalam. Tam, wszędzie, wiesz? O, tutaj jesteś. No hej, właśnie byłem buteleczkę na dzisiaj, będziemy robić herbatkę. A gdzie jest ten łobuziak? Bawi się z Nikolą. Tak naprawdę to wyciągnęła jej wszystkie kredki. Oczywiście Nikola tam patrzy na nią, żeby nic sobie nie zrobiła, ale krzywdy, bo wiadomo, nie wolno się bawić kredkami. Ale słuchaj, mam problem. Wy i wasze problemy, aż się boję słyszeć, co się stało. Słuchaj, musimy wymyślić jakiś wyjazd, albo nie wiem co. Jaki wyjazd? Ja nigdzie nie jadę, ci mówiłem. Tyle razy. Nie po to kupowałem basen, żebyśmy teraz gdzieś wyjeżdżali, a tyle jest zarażeń, coraz więcej w ogóle. Nie, zdecydowanie nie zostajemy w domu. Można wymyślić inne rzeczy, na przykład... nie wiem właśnie co. No tak, masz absolutną rację. Jest mnóstwo zarażeń, teraz coraz więcej. Więc słuchaj, musimy wymyślić coś innego, bo Nikola dostanie zara na głowę. Przecież siedzi w tym domu. Tutaj nie ma za dużo koleżanek, bo jesteśmy... Praktycznie tutaj dopiero od roku mieszkamy, także musimy coś jej wymyśleć. Oj, tam wymyślisz, nie ma koleżanek, a wczoraj przecież była u niej koleżanka, nagrywała jeszcze jakiś tam odcinek. Wiesz co, to czyli wymyślimy tak. Co by mogła robić w poniedziałek na przykład? W poniedziałek? Co ona może robić w poniedziałek? Nie wiem, może będzie pomagała mi w poniedziałek na przykład zmywać? Będzie wyciągała ze zmywarki rzeczy akurat w poniedziałek? No nie wiem, nie wiem, nie mam pomysłu.
Dobra, ja mam pomysł na wtorek. We wtorek ja co wtorek zresztą koszę trawę i tam mam jakieś rzeczy w ogrodzie do robienia. Także ona mi może pomóc właśnie jakieś zbierać, podcinać różne rzeczy. Myślę, że to też będzie dobry pomysł. Okej, okay, to mamy poniedziałek, wtorek, a w środę może zrobimy jej wolne. Niech sobie ponagrywa jakieś TikToki, coś tam zrobi dla siebie. No dobra, teraz czwartek. Czwartki to mi się kojarzą, wiesz z czym? Zawsze miała dodatkowe zajęcia z matematyki? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Może byśmy jakieś dodatkowe zajęcia jej dali, żeby jej się nie nudziło. Zawsze marzyła, bynajmniej zawsze jak nagrywamy jakieś tam odcinki, to ona mówi, że jej marzeniem jest właśnie polecieć do USA, czy tam do Anglii. Cały czas o tej Anglii mówi. Może byśmy zapisali ją na jakieś, nie wiem, kursy angielskiego. Tu w Kaliszu u nas są. Nie. Żadne kursy angielskiego. Przynajmniej gdzieś na zewnątrz. No słuchaj, no tyle jest tych zarażeń. Nie wiadomo, ile tych osób w grupie jest. Lepiej nie ryzykujmy. Przecież możemy poszukać online. Mało jest tego? Cały czas jakieś reklamy wyświetlają. To wiesz co? Umówmy się tak. Idź do niej, zobacz co tam się dzieje z tą Nelcią, bo cały czas słyszę jakieś śmiechy, chichy. A ja idę posprawdzać na komputerze jakieś takie szkoły językowe właśnie online. I jak coś znajdę, to zaraz przyjdę do was, dobra? Okej, okay, dobra, to ja idę do Nikoli. Co oni tam gadają? Jakaś szkoła? Angielskiego? Plany? Zmywanie? Ja? Słuchajcie, coś znalazłem. Angielski online dla dzieci od 4 lat. Nie wiem, jak tam Nikola z angielskim stoi. Indywidualne lekcje online. O, i to jest, słuchajcie, na plus. Certyfikowani nauczyciele. Fajnie. Jest, słuchajcie, cennik od razu. Cena jednej lekcji. 25 minut polecamy od 8 do 8 lat. Aha, powyżej 8 lat, czyli bym musiał Nikoli Myślę, słuchajcie, że jak na pierwszą lekcję, to takie 25 minut bym mógł tutaj kupić. 26 zł lekcja. I darmowe kluby konwersacyjne. Słuchajcie, myślę, że na początek takie coś bym jej mógł dać, a później to powyżej 8 lat, no bo wiadomo, że ona ma powyżej 8 lat. Ale myślę, że godzina jak na początek to za dużo. Zobaczmy, czy jej się w ogóle będzie podobało. To byśmy zrobili taką lekcję próbną właśnie pierwszą na 25 minut. Także myślę, że chyba to jest nawet fajna opcja. Słuchajcie, stronka się nazywa Alright. I myślę, że to będzie, słuchajcie, to. Także idę powiedzieć, że znalazłem i zobaczymy reakcję Nikoli, czy w ogóle ona będzie chciała. No słuchajcie, jak chce spełnia swoje marzenia, no to angielski musi znać. A widzę, że ta stronka jest jak najbardziej w tym odpowiednia, żeby jej w tym pomóc. Idziemy. Cześć dziewczyny, co robicie? Cześć. Ja jestem teraz opanowany, jest nie myślę. No, ale sobie śmiga. Widzisz, masz chociaż zajęcie. No, a mówiła ci mama, że wprowadzamy nowe zajęcia u nas? Zajęcia nie. No, w domu. No, bo widzieliśmy, że ci się troszkę nudzi. I tak stwierdziliśmy, że w poniedziałki będziesz pomagała mamie, co mama? W zmywaniu, w poniedziałek. W zmywaniu? No dobra. Znaczy, zadanie znaczy do zmywarki. Tak, okej. Okay. We wtorek jest coś lepszego, bo pomaganie mi w ogrodzie. O, fajnie. Okej, okay. Nie, to mam nadzieję, że... W środę ci dajemy wolno, żebyś sobie nagrywała filmy na YouTube'a, na TikToki, tak, czy co tam. Tak, środa będzie tylko dla ciebie. A najlepszy, słuchaj, jest czwartek. Czwartek. Spełniamy twoje marzenia i chcemy cię podszkolić, żeby ci w przyszłości było łatwiej. Jeśli będziesz chciała tam wyjechać, bo twoim marzeniem jest wyjechać do... No nie wiem, Los Angeles, jakiś Paryż. Ameryka, tak? Los Angeles, no. A w jakim języku się tam mówi? Angielskim. Mówię. Dlatego postanowiliśmy z mamą, że ci zrobimy, prawda? Niespodziankę. Niespodziankę i wykupiliśmy ci zajęcia takie online angielskiego nauki. A nauka angielskiego. Ale kiedy? W czwartki będziesz miała. Od dzisiaj? Czy, no dzisiaj jest pierwsza lekcja, taką po 25 minut. Przez cały miesiąc wakacji? No, do końca wakacji. Nie cieszysz się? Jak to? No ale zobacz,
To nie jest szkoła, no to są takie lekcje bardzo fajnie prowadzone przez panie Polki zresztą. To nie tak jak kiedyś, że po angielsku tylko się mówiło. Tylko tu jest pani Polka i ci będzie uczyła angielskiego. No zawsze marzyłaś o tym, żeby... Słuchaj, angielski jest potrzebny wszędzie. Jedziesz za granicę na wycieczkę, mówisz po angielsku. Polecisz na przykład do Mai, do Anglii, bo masz kuzynkę i pójdziecie razem na zakupy i będziesz mówić jak? Po angielsku, tak? Czyli? No tak, ale no nie wiem. Zastanowię się. Mój kolega, ja się zastanowię, że na razie idźcie. Kola, i przynieście mi kota i loda. O, loda. Został tylko miesiąc wakacji. Także słuchaj, przez ten miesiąc podszkolisz. 5 minut daj mama sprawdzić. Dobra, no to czekamy. O, cześć, co tam robisz? Znaczy, ogólnie już się zastanowiłam co do tej nauki angielskiego. Wiesz co, może by mi się rzeczywiście to przydała. A jeśli ta stronka, na której się będę uczyć, będzie taka fajna, no to czemu nie? O, to super, cieszę się, że się zdecydowałaś. Naprawdę warto. Kiedyś przypomnisz moje słowa i powiesz, tak, tato, miałeś rację, żeby się uczyć angielskiego. Chodź ci pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda. Siadaj. Okej. Okay. Sobie wygodnie. To jest właśnie ta stronka. Alright, no. Angielski online dla dzieci od 4 lat. Czyli mama, widzisz, jeszcze tylko Nelcia 3,5 latka i też będzie mogła się uczyć angielskiego. Ale oczywiście to jest, wiesz, zjedź na przykład na sam dół, zobacz, indywidualnie lekcje, nie będziesz z nikim miała lekcji, jesteś sama, tylko z tą panią, no. Fajnie. Cena jednej lekcji, 25 minut, 26 zł. A później normalnie po 55 minut są całe lekcje i darmowe kluby konwersacyjne, także super zabawa. Aha, i godzinę. Nie, ja ci dzisiaj wykupię to 25 minut, żebyś sobie tylko sprawdziła. Ale wiem, ale mówię, że potem... Później praktycznie godzinę, także ja słuchajcie, siadam, wykupię ci tą lekcję na dzisiaj i będziesz miała co czwartek, jeśli ci się oczywiście spodoba. Okej. Już ta godzina? Nikola! Za 5 minut masz te lekcje angielskiego, te próbne. Za 5 minut? Mogłeś trochę wcześniej powiedzieć, dobra, bo ja chciałam się napić, już idę. Dobra, siadaj sobie. Mhm. Tu już masz wszystko uszykowane. Już dostałem maila z powiadomieniem. Będzie pani Adrianna. Z którą się właśnie połączysz, klikając tylko w linka aktywacyjnego na mailu. Także mam nadzieję, że ci się spodoba. Read. Masz na myśli czytanie, tak? Tak. Okay, read. Read. Charlie likes to read. Likes. Charlie likes to read. Okay, bardzo dobrze, super. I tutaj rysuję, tak? Yes. Okay, no to Charlie likes to draw. Draw. Driving to jest samochodem. Yes. A drawing to rysowanie. Drawing. I chciałabym Ciebie zapytać, Nikola, czy albo taty, i Ciebie i tatę, czy macie jakieś życzenia dotyczące tego, czego miałabyś się tutaj uczyć? Jak wrażenia po pierwszej lekcji online angielskiego? No naprawdę były bardzo fajne. Teraz ogólnie mieliśmy takie powtórzenia, ale myślę, że na kolejnych lekcjach to już będę chodziła do szkoły i naprawdę będę dużo naprawdę umieć. I wszystko będę wiedzieć. Słuchaj, to była lekcja próbna. Jeśli Cię podobała, to mogę Cię zapisać na te lekcje, żebyś chodziła, nie wiem, co tydzień, żebyś się może z Panią umawiała. Jeśli Ci się podobało, to ja nie widzę problemu. Angielski, tak jak mówiłem, jest bardzo potrzebny w życiu. Także na pewno, a później jeszcze w szkole oczywiście. W ogóle naprawdę fajnie wszystko wytłumaczysz, naprawdę jeśli czegoś już nie zapamiętasz lub tego zapomniałeś, no to od razu musisz cały czas powtarzać. Fajnie, naprawdę pani wszystko tłumaczy. Mamo, słuchaj, już skończyłam ją lekcję online angielskiego i wiesz co, taka lekcja przez komputer jest o wiele lepsza.
lepsza w ogóle niż bym miała jeszcze chodzić, się spóźnić i nie wiem co. Ja bym czegoś zapomniała, to tak jest o wiele lepsze wyjście. W ogóle było fajnie, naprawdę pani mi wszystko wytłumaczyła. Wszystko sobie powtórzyliśmy. Na pewno będzie jakiś sprawdzian z powtórzenia od razu przy tej klasie, no bo my nie mieliśmy, to teraz wszystko sobie powtórzę, na pewno będę miała inne lekcje. Dobra, dobra, spokojnie, złap oddech. Cieszę się, że ci się podobało. No to super, to będziesz miała teraz lekcję online. Co ja słyszałem? Podobało się? Jednak dobrą tata strąkę. Oła! Znalazł. Co tu Nelcia? Co tu Lambo twój robi? Widzisz, jak tata coś znajdzie, to jednak jest fajne. Oj tato, ale z ciebie gapa. Tak, już skończyłam. Myślę, naprawdę widzisz, jakie fajne wybrałem? No. To będę mogła chodzić? No będziesz mogła chodzić. Teraz zrobimy z mamą co czwartek, nie? Dokładnie, będziesz sobie chodziła na takie zajęcia. Angielski i wykupimy ten większy pakiet. Ale, a jak podejście było dla nauczyciela? Wszystko fajnie było? Tak, naprawdę, bo jest chyba więcej nauczycieli, ale naprawdę super było. Wiesz, że ta pani jest Kalisza? Naprawdę? Ale się ułożyło. Zbieg okoliczności. Ale już niestety nie mieszka. Słuchajcie, więc jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapki w górę i jeśli wam się ogólnie ta stronka też podobała, to byście chcieli chodzić, uczęszczać. Ja sam bym się zapisał właśnie na takie angielskiego. Link damy gdzieś poniżej w opisie, to co znalazłem właśnie, tak żebyście sprawdzili sobie tą stronkę. Tak, tak żebyście mogli sobie też korzystać z takiej... Nikoli się podobała, fajna była, nie? Podejście w ogóle tej pani, w ogóle tak. Wszystko. A to też zależy od nauczyciela, na pewno są też inne miłe panie. Może się uda jeszcze raz tą samą panią połączyć. Byłoby super. Także jeśli pani oglądała, to pozdrawiam. Pozdrawiam, bo oczywiście... I polecamy oczywiście tą stronkę ponownie, macie link w opisie. Subskrybować kanał? Oczywiście, subskrybować, padać na tych tutaj kanałów. Na mój. I na mój. Monika Amszczak Vlog. No właśnie. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa, pa! Pa!